zostawcie mnie! Cholera! Zostawcie mnie! Muszę się gdzieś schować. Spokojnie, Mat. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Chyba poszedł. Co jest? Czuję dym. Co to jest? Przecież tym samolotem lecieli moi rodzice. Co się tu do cholery dzieje? Mat, Mat, to, Mat, to, twoja, twoja, wina, twoja, wina. Co? Nie, to niemożliwe. Kim jesteś? Czego chcesz ode mnie? Jestem, tym, tym, co cię, spotkał. Gdzie ja znowu jestem? Zaraz, przecież to oaza. Hej, ty! Hej, ty! Powiedz mi, jaki mamy rok! Michel? Mamy 21 grudnia 2011 roku, kochani. Michel, to niemożliwe, przecież nie... Nie, to nieprawda, ty już zginęłaś dzień prędzej! Miałaś wypadek, to nieprawda! Nie miałam wypadku. Czekałam tu na ciebie, a ty nie przyszedłeś. Michel, Ja przepraszam, nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie przepraszam. Poniesiesz za to swoją karę. Co? Nie! Nie! Mat! Mat! Wstawaj, Mat! Co jest? Co się stało? Cholera! Ale mi napędziłeś stracha. Leżałeś tu cały sztywny. Myślałem, że już po tobie. Jak mnie znalazłeś? Trafiłeś do metra? Widziałeś tego szaleńca? Mat! Jakiego metra? Jakiego szaleńca? O co ci chodzi? Przecież tutaj prowadziło metro. Jakiś szaleniec mnie ogłuszył. Nie! Doszedłem tu kanałem i nikogo nie było w pobliżu. Mniejsza o to, Bio. Ten szaleniec, on obudził Exodusy. Co? Ja to widziałem. Nie wiem jak ci to opisać, ale ja to widziałem. Jeżeli jest tak jak mówisz, to lepiej wracajmy do oazy. Tym bardziej, iż tutaj nie mam łączności z Rejem. Ja to samo. Łap broń i chodźmy. I jeżeli jest tak jak mówisz, Mat, i ten koleś obudził Exodusy, to może być jednym słowem przesrane. Nie mogę go w żaden sposób powstrzymać. Tak łatwo daję się zajść. Nie zawracaj sobie tym teraz głowy. Potem będzie czas na namysły. Bio? Ta? Ja się spotkałem z tym Exodusem. On... To tak jakby on znajdował się w mojej głowie. Wiem, Mat. Właśnie tak działają Exodusy. Oprócz spustoszenia, jakie sieją w polu walki, te sukinsyny wchodzą w głowę swojej ofiary i tworzą najstraszliwsze wizje, których boi się ofiara. Skąd tyle o nich wiesz? Sam byłem kiedyś zaatakowany przez Exodusa. Wtedy uratował mnie Dwayne.
To jeszcze nie wszystko. Ja widziałem wrak samolotu swoich rodziców i ich dziewczynę. I? Oni wszyscy nie żyli, zanim rozpoczęła się apokalipsa. Więc uwierz mi, że wszystko co widziałeś jest czystą fikcją, która miała nam przecić w głowie. Widziałem jeszcze... Potem, Matt. Na razie musimy być cicho, bo wychodzimy z kanału. Rej, słyszysz mnie? Wygląda na to, że radio zostało uszkodzone. W takim wypadku musimy być jeszcze ostrożniejszy. Chodźmy. Tędy, Matt. Ja biegnę pierwszy. Cholera, to pułapka! Uciekaj, Matt!